Siemano, siemano! Za Klików TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, ale na samym wstępie życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby wam się spełniły wszystkie marzenia, to przede wszystkim i co tylko sobie zażyczycie. A w końcu ja zabrałem się za rzecz, którą raczej spora ilość widzów, mam nadzieję, że na to czekała, bo też byłem o to proszony w komentarzach od czasu do czasu, żebym zrobił tier listę, a na samym wstępie wytłumaczę wam zasady. Otóż będzie to tak, że najpierw w jednym odcinku będzie pierwsza obsada, potem druga, trzecia obsada, na końcu postacie z wariackiego wyścigu. O tak. Ale teraz zajmiemy się obsadą numer 1, czyli postacie z Wyspy Totalnej Porażki, Planu Totalnej Porażki, Totalnej Porażki w Trasie. Tak jest. I co myślę o Courtney? Powiem wam szczerze, no gadałem, nie wiem, z milion razy na ten temat, no dobra, może nie milion, za jakieś 50 to naliczyłem. Powiem wam tak szczerze, w pierwszym sezonie lubiłem ją, była spoko postacią. Zaczęło jej potem odmieniać od drugiego sezonu, wiadomo, akcje z prawnikami i tak dalej. W trzecim sezonie poniekąd było mi jej troszeczkę szkoda, w Plejadzie Gwiazd zrujnowali kompletnie tą postać. Niby coś tam było ciekawego z nią, ale dałbym jej They Exist. No, They Exist jej dam po prostu, czy jest złą taką, nie jest najgorszą postacią, ale też jest fajną postacią, jest taką niezbyt lubianą przeze mnie. Duncan, Bad Boy Duncan. Co o nim sądzić? Kurde. Pierwszy sezon. Jedynie co mi przeszkadzało w pierwszym sezonie z Duncanem, to że się zęca nad Haroldem, kiedy Harold wykopał Courtney z programu przez sfałszowane głosowanie. A i były te głupie te dowcipy, ale tak poza tym w pierwszym sezonie, no, miazga. W drugim sezonie grał mocno, bardzo go lubiłem w drugim sezonie, naprawdę. Bardzo mi się podobała jego rywalizacja i interakcje z innymi uczestnikami. Trzeci sezon, trójkącik wiosny z Gwen i Courtney. Ja pierdzielę, masakra, tutaj też trochę zwalił, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, moim zdaniem. Ale tak poza tym wątkiem to było jeszcze w miarę dobrze. Zajście Wyspy, ciekawy występ z nimi, zniszczenie Mount Crismore w 9 odcinku Zemsty Wyspy. A jeśli chodzi o Plejadę Gwiazd, o Boże, masakra, Plejada Gwiazd, masakra. I to tak zniszczyło jego postać, że zamiast love them, czyli uwielbiam go, dam go like them. Serio, dam like them. Trend, pierwszy sezon, miłośnik, gitarzysta, zakochany w Gwen. Potem odbiło w drugim sezonie, wiadomo z jaką liczbą, liczbą 9. Kurwa, chłopa lubię. Powiem brzydko, przepraszam za przekleństwo, ale dam love them. Albo nie, dobra, dam like them. Bo to był taki miły gość. Blaney. Oj, o niej to nie trzeba dużo mówić. Nienawidziłem jej od samego jej debiutu w specjalnym odcinku Planu Totalnej Porażki Wyścig Celebrytów. I podsumowałem sezonu trzeciego. No, to była z tych postaci, której się nie dało lubić, więc the worst. Gwen. Porąbana gotka. W pierwszym sezonie zajebiste relacje z poszczególnymi uczestnikami, z Trentem, miłość wręcz, można powiedzieć, nawet związek z DJ-em, fajne nawet relacje, nawet z Owenem, z Jeffem, w ogóle fajne relacje. W drugim sezonie, można powiedzieć, zawalała zadania dla Trenta, więc tutaj minusik spory. I potem w trzecim sezonie wiadomo co się stało, czyli trójkącik miłosny z nią i z Duncanem, którego kompletnie nie popieram, kompletnie dla mnie jest do niczego i tak dalej, naprawdę nie wiem kto to kurna wymyślił, ten wątek z nią, chory. Plejada Gwiazd, no Gwen była jeszcze jedną z tych postaci, która była nawet okej, ale była zbyt miła jak tak byłem w pewnych momentach moim skromnym zdaniem, ale dam ją, że ją lubię. Dam ją, że ją nawet lubię, nie? Bo powiedzmy sobie szczerze, no jedyny taki słaby sezon z nią to była Plejada Gwiazd tak najbardziej. I trzeci sezon też trochę, ale nie aż tak. Cody. W pierwszym sezonie, natrętny podrywacz, zagrany Gwen, który za nią latał. W trzecim sezonie natomiast, kurde, chłop zaszedł bardzo daleko, wiadomo, miał stalkerkę Sierra, ale nawet lubię gościa. Powiedzmy sobie szczerze, fajnie sobie radził.
totalnej pracy w trasie i zasłuży, żeby dojść tak daleko, w mojej oczywiście opinii, więc dam, że uwielbiam. Bev w pierwszym sezonie łamaga, straszna, dała się manipulować, ale potem zmądrzała i szybko się, można powiedzieć, oddzieliła od Heather, a w drugim sezonie radziła sobie zajebiście i jeden zakończeń nawet wygrała, więc tutaj dam, może nie to, że jakoś uwielbiałem tą postać, ale była po prostu spoko. Sadie, pierwsze 6 odcinków, pierwsze 11 odcinków z nią, tutaj porażce, no wyspietałe porażki. Jak oceniam? Bo oczywiście tylko w tych odcinkach tam rywalizowała. Denerwowała tak samo jak Katie, ale można powiedzieć, że sobie jakoś wiarę radziła, więc dam jej They Exist. Katie, 6 odcinków była, potem była tylko już na trybunach. Jak ją oceniam? Kurzająca była, ale nie była najgorszą postacią w historii uniwersum. Bridget, bardzo ją lubię. Tutaj bardziej można powiedzieć, że to już jest moja taka faworytka, bo w pierwszym sezonie no, relacje pomiędzy nią a postacią były zajebiste, nie dawała sobie zbytnio sobą manipulować. Wiadomo, były tam pomniejsze konflikty z nią związane, ale radziła sobie dobrze. Ale szkoda, że nie dotarła do finału, w mojej opinii, że dla mnie zbyt szybko wyleciała. Wiadomo, przez sojusz chłopaków, trochę szkoda. Trudno. Ale faworytka to faworytka jednak. Jeszcze wiadomo, trzeci sezon ta trochę się potknęła i wiecie, z Alejandro dała się zmanipulować, ale małe jedno potknięcie dla mnie, bo mówię, najbardziej lubię w pierwszym sezonie przez to, co robiła w poszczególnych zadaniach i relacje z uczestnikami były coś, to było coś pięknego. Justin, tutaj ciężko mi jest go ocenić tak naprawdę, bo w pierwszym sezonie piękny, który był w pięciu dosłownie odcinkach, i wyleciał, wiadomo, bo no, tylko tak naprawdę poza wyglądem to nawet się nie odzywał, tak przez całą wyspę tutaj praszki powiedział 2-3 zdania, jeśli chodzi o odcinki główne. Dopiero przemówił tak bardziej specjalnie odcinku wyspy tutaj praszki, gdzie ostro rywalizował ten milion dolców, który był w walizce. Tak poza tym w normalnych odcinkach, to ciężko powiedzieć. Nijaki po prostu był po prostu nijaki. A w drugim sezonie radzi sobie fajnie jako taki typowy antagonista do połowy sezonu, gdzie potem pojawiła się Courtney. Potem to było coraz to gorzej, zaczął się przyjmować wyglądy, że żadna dziewczyna za nim nie skacze, więc... Dam tak... Not so bad, as everyone says, czyli można powiedzieć coś pośrodku. Ni dobry, ni zły. DJ Wielki Byczek o wielkim sercu, jak sobie radził w pierwszym sezonie, każdy wie, radzi sobie spoko, był strachliwy, był uczciwy, taki wiecie, dobroduszny chłop. To samo w drugim sezonie, nie rzekł się rywalizacji, ponieważ miał sobie z szefem Hatchetem. Trzecim odpadł przez manipulację Alejandro. Szkoda go, bardzo dobry chłop, uwielbiam go, więc tutaj bardzo taki, można powiedzieć, mój kolejny faworyt. Sierra, nie wiem co sądzić o Sierrze, tak szczerze wam powiem, bo Sierra jest to jedna z tych postaci, która po prostu mnie irytowała, jeśli chodzi o tę porażkę w trasie, ale jak ona walczyła o tego Kodiego, to był po prostu podziw dla mnie. To był dla mnie podziw, jak ona za nim latała. Ale potem, co zrobili z nią Pleiadzie Gaz? Masakra, to było coś po prostu niebywałego, więc no. Tak samo jak Justin, w tym przypadku Iwa. Iwy nie cierpiałem od samego początku, bo była agresywna, praktycznie każdego, że znokautowała, zniszczyła domek swojej drużyny przez głupią MP3, trzeci odcinku wyspy totalnej porażki. Potem się pojawiała oczywiście na trybunach, nawet była reporterką, można powiedzieć, podsumowania w jednym z odcinków. Ale jakie mam jednoznacznie ocenić? Nie jest to może najgorsza postać w uniwersum, bo coś ciekawego, takiego do kolorytu, takiego trochę wprowadzała. Ale jeśli chodzi o porażkę ogólnie, naprawdę, ja nie da się jej lubić, nie da się jej lubić. Easy. Szczerze, Easy spoko postać, jak dla mnie, lubię ją. Nie powiem, że nie, dla mnie całkiem fajna postać. Taka typowa szajbuska, nawet wiadomo, miała epizod miłosny z Owenem w pierwszym sezonie, który zakończył się w trzecim.
z wiadomo z jakich powodów, ponieważ stała się nagle mądra po pewnym wypadku z samolotem na Jamajce w pewnym odcinku, gdzie objawiła się mózgozilla, potem niby wróciła do normy, ale już tego związku jako takiego no nie było. Było widać, że się lubią, ale nic ponad to. Natomiast w drugim sezonie, powiedzmy sobie szczerze, też mocno aktorzyła i troszeczkę mi irytowała, ale tak... Tak, poza tym to jest taka szajbuska, że po prostu się ją lubi. Więc tutaj leci. Tyler, śmie taki typowy fajtłapa, ale bardzo taka sympatyczna postać. I te jego, można powiedzieć, podboje miłosne z Lindsay. Jezu, i potem nawet ona nie pamięta, jak on ma na imię. Masakra. Ale i tak go lubię, więc... Tutaj go dam. O, jest nasz, można powiedzieć, wielki byczek. Nasz grubasek słodziutki. Powiedzmy sobie szczerze, no Owenek. Owen, fajna postać od pierwszego sezonu. Moim zdaniem troszeczkę za bardzo faworyzowana przez twórców, ale zawsze go lubiłem. Zawsze mu kibicowałem, żeby dochodził jak najdalej. I żeby mu się układała przyjaźń z Noah od trzeciego sezonu. Lubię go po prostu, więc favorite tutaj. Leci Alejandro. Lepszy się tutaj, lepszy antagonistów w serii. Lepszy niż Heather, lepszy niż Scott, lepszy niż ktokolwiek inny. Miał swoje wady, bo był mocno, czasami zbyt mocno wredny. Ale kurde, powiem wam tak. Jego sztuczki manipulatorskie w trzecim sezonie, no... Polubiłem go przez to, no... Może potem, wiecie, go zerfili, to jacie gwiazda, nie ma na co narzekać, więc tutaj dam na love them. Wiem, mam trochę dziwny gust. Mam trochę dziwny gust. Że tak to kurde powiem. Więc tak, zobaczmy kto mi tutaj jeszcze został. Też tutaj umieściłem tak kolejno. Zobaczę kto jeszcze tutaj jest. Najgorsze jest to, że się niektóre obrazki powtarzają, więc będę musiał tutaj się przyglądać. Więc tak, z 22 postaci mam teraz Lindsay, blondyna. Fajna postać, sympatyczna, ja ją lubiłem nawet, jak dla mnie spoko była, tylko dała się zbyt mocno pomiatać w pierwszym sezonie przez Heather, oczywiście potem się to wszystko zmieniło, gdzie ładnie ją pocisnęła przed swoją eliminacją i to bardzo mocno, wręcz wózgi były, które zostały ocenzurowane w polskiej wersji, jedynie wersja kanadyjska posiada pełną wersję tego, co ona tam do Heather mówiła, niestety. Teraz w drugim sezonie była całkiem okej, ale troszeczkę jej odbijało z rządzeniem się. W trzecim sezonie była strasznie tempa, nie rozpoznawała Tylera. W Plejadzie Gwiazd wyeliminowała samą siebie po raz drugi, jak to zrobiła na planie, więc... z fajnej postaci zrobili średniaka. Tyle mam do powiedzenia. O, teraz będzie tak. Teraz będzie Heather, królowa złości, manipulacji i wszystkiego co najgorsze. Oj, w pierwszym sezonie nienawidziłem jej, powiem wam szczerze, tak krótko będę opowiadał. Przez to, że manipulowała, wyrzucała z programu i można powiedzieć niszczyła związki miłosne typu Gwen i Trent i tak dalej i wysługiwała się Beth i Lindsay, więc tutaj... Lipa. W drugim sezonie była mi obojętna, bo była postacią neutralną. W trzecim sezonie zacząłem ją lubić przez to, co robiła jej, przez to, co robiła wobec, powiedzmy, innych i w miarę ludzka była. I przez to, że rywalizowała z Alejandro, to była zaciekła, fajna walka. A także w Plejadzie Gwiazd była całkiem spoko postacią. Jedną z tych postaci, która została zepsuta w Plejadzie Gwiazd, więc jak ją oceniam? No lubię ją po prostu na przestrzeni tego, co się z nią działo, to ją bardzo lubię. Więc tak, mamy 13, znaczy 13, 3, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus 5 plus 7 to 12, 15, plus 4, 19, 20. To kogo nam tu brakuje? No tak trochę dziwnie to liczę, wiem, źle to liczę. Ale dobra, bo jeszcze trochę tu mi brakuje. Jeszcze nie było tego. Oj, dobra, teraz... Dobra, to teraz kto? Leshauna, wielka, można powiedzieć, taka, nie wiem jak nazwać, kurde. Taka kobieta, która, można powiedzieć, umie się stawić każdemu, która też ma jednocześnie wielkie serce. Wiadomo, miała tam swoje takie odpały, ale bardzo zawsze ją lubiłem.
pierwszych trzech sezonach, więc tutaj nie na z moich faworytek, można powiedzieć. Tutaj już dobra, patrzę jeszcze raz. Teraz przyjdzie kolej na Jeffa. Tak, Jeff. Co sądzę o Jeffie? Wielki taki luzaczek, którego zawsze się lubiło. Jedynie w drugim sezonie mu odbiło od sławy, ale tak zawsze go lubiłem, można powiedzieć. I szczególnie w Ariackim Wyścigu, co odwalił z Brodim i wygrano w jednym zakończy. To było coś po prostu pięknego. I oczywiście też relacja z Bridger, więc tutaj Jeff to jest faworyt. Nie ma wątpliwości. Więc tak, kto został? Noah. W pierwszym sezonie gardziłem nim, od razu mówię, nienawidziłem typa. Był sarkastyczny, denerwujący i masakra w ogóle. W trzecim sezonie się zrehabilitował i ta jego relacja z Owenem była czymś zajebistym. Natomiast w Ariackim Wyścigu miłe ze mną i w ogóle relacja z Owenem, no to było coś nie, no to było coś pięknego po prostu. Uwielbiałem go. Więc tutaj dam na, że po prostu go lubię. Takie, że go po prostu lubię. I zobaczmy, czy była... Dobra, teraz nie było Gwen, więc teraz damy sobie tutaj Gwen. Szczerze, Gwen w pierwszym sezonie uwielbiałem ją, tylko zobaczę, czy się nie pomyliłem. Bo czasami mam wrażenie, jak coś się już o kimś mówiło, ale wolę sprawdzić. Dobra, nie mówiłem o niej jeszcze. Wolałem się upewnić. Dobra. Gwen... Spoko postać, taka fajna, bardzo przyjazna w pierwszym sezonie, mimo że była gotką, to jednak potrafiła pokazać, że ma serce i jej relacja... Aha, była ona, dobra, była. Znowu trzeba będzie wyciąć. Dobra, nie było jeszcze Ezekiela. Ezekiel. Nie cierpiałem go w pierwszym sezonie, widać, że było w trzecim sezonie chce coś zrobić ze sobą, ale niestety został mocno ukarany przez Chrisa i potem zamieniony w mutanta i wylądował na wyspie Oanaqua z toksycznymi odpadami. Niestety, bardzo znienawidzona postać przez wszystkich. A szkoda, bo go lubiłem, więc daję mu tutaj, można powiedzieć, tu te miejsce takie, powiedzmy, że zasłużone nawet. Dobra, praktycznie mało kogo mi zostało, więc zobaczę, kogo mi tutaj jeszcze brakuje, kogo jeszcze nie oceniłem. Praktycznie mam większość tutaj postaci, takich tutaj bardziej ważnych z pierwszej obsady. Więc tak, zobaczę, czy jest cała liczba 22. Więc tak. Ha, Harolda. Harold mi się zgubił. Źle policzyłem, bo wiadomo, że cały cast liczy 24 w sumie postacie. To jest 23. Więc dobra, dobrze policzyłem. Więc został nam na samą wisienkę na torcie Harold. W pierwszym sezonie jedyne, co mi się nie podobało w nim, to, że był taki troszeczkę frajerowaty i lubiał go zacząć i jeszcze został szeroko głosowanie z Courtney. Ale nie popieram to, że był potem nękany przez Jeffa i DJ-a i Duncana. Natomiast w drugim sezonie mocno rywalizował, był zaciekle walczył prawie, że do samego końca dotarł praktycznie, że do finałowej piątki, więc zajebiście. W trzecim sezonie słabo z nim, bo dał się wylować przez Alejandro. Głupim tekstem, że Shauna lubi gości, którzy honorowo odchodzą. Dosłownie tak było z nim, więc jak go oceniam, po prostu Harolda nawet lubię, spoko jest. Haroldzik. Więc tutaj sorry przez moje przejęzyczenia i pauzy, ale musiałem się czasami tutaj namyślić, co i jak mówić, bo mówię, tak troszeczkę taką topkę zrobić. Robię to pierwszy raz w życiu, jeśli chodzi o tematy z porażką, bo kiedyś robiłem też takie tielisty growe sobie kiedyś. To troszeczkę inaczej to wyglądało tutaj, można powiedzieć, robię to pierwszy raz w życiu, coś nowego. Więc sorry za przejęzyczenia tutaj z mojej strony. Przepraszam najserdeczniej, jak tylko mogę. Więc no, więc tak. Policzmy, nie, policzmy postacie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 16 plus 4, 20. No, mamy praktycznie wszystko. Kogoś nie pominąłem? Mamy tak. Courtney, Duncan, Trent, Gwen, Blaney, Cody, ten, Harold, Beth, Sadie, Katie, Bridget, Justin, DJ, Sierra, Eva, Izzy, Tyler, Owen, Alejandro, Lindsay, Heather, LeShauna, Jeff, Noah, Ezekiel.
No więc mamy dosłownie tutaj każdą postać, kogoś nie pominąłem, nikogo raczej nie pominąłem, najwyżej wypomnijcie mi w komentarzach. Jak oceniam tą tier listę, bardzo fajna zabawa, cieszę się, że poleciliście mi ją, bo się mówię, bo nie chciałem za bardzo się za to, na razie nie chciałem się za to brać jakoś zbytnio szybko, bo mówię, dużo tematów było do omówienia, teraz już jest troszeczkę tematów mniej do omówienia, więc możemy tak się pobawić te tier listy, mogę wam szczerze powiedzieć. Mogę się trochę w to pobawić, myślę, że to będzie nawet fajna zabawa. Powiem wam, sorry za przejęzyczenia, że takie mikropauzy były, bo to czasami już miałem takiego trochę laga mózgu. Jak tyle można powiedziałem umówić, tyle ile chciałem, więc tutaj jak najbardziej przepraszam. Więc no, wyszło całkiem ciekawie, jak dla mnie bardzo fajnie. Życzę wam wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. Trzymajcie się i cześć. Na razie, mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnych tier list. Cześć.